Księga Kapłańska rozdział czwarty Pan rzekł do Mojżesza Powiedz Izraelitom gdyby ktoś z was zgrzeszył przez nieuwagę przeciw któremukolwiek z przykazań Pana i zrobił coś czego zakazuje nawet jedno z nich to gdyby ten grzech popełnił namaszczony kapłan także swoją winą obciążył lud wtedy złoży Panu za popełniony grzech młodego cielca bez skazy jako ofiarę przebłagalną. Przyprowadzi cielca przed wejście do namiotu spotkania, położy mu rękę na głowie i zabije go przed Panem. Potem namaszczony kapłan weźmie nieco krwi tego cielca i zaniesie ją do namiotu spotkania. Tam kapłan umoczy palec we krwi i pokropi nią siedem razy przed Panem, przed zasłoną miejsca świętego. Następnie pomarze krwią rogi ołtarza wonnego kadzenia, który stoi przed Panem w namiocie spotkania. Pozostałą krew cielca wyleje na podstawę ołtarza całopalenia, który stoi przed wejściem do namiotu spotkania. Weźmie też cały tłuszcz z cielca przeznaczonego na ofiarę przebłagalną, a mianowicie tłuszcz okrywający wnętrzności i cały tłuszcz nad nimi obie nerki i tłuszcz, który jest na nich i sięga aż do lędźwi. Od nerek zaś oddzieli warstwę tłuszczu przylegającą do wątroby, tak jak się oddziela tłuszcz z cielca składanego na ofiarę wspólnotową. Wtedy kapłan spali to na ołtarzu całopalenia. Skóra natomiast, całe mięso, głowę, nogi, wnętrzności i ich zawartość, a więc całego cielca, wyniesie poza obóz na miejsce czyste, gdzie wysypuje się popiół. Tam należy go spalić na płonących drwach. Gdyby cała społeczność Izraela przekroczyła nieświadomie jedno z przykazań Pana i popełniła to, czego czynić nie wolno, to jest winna, choćby sprawa pozostała nieznana zgromadzeniu. Kiedy jednak grzech, którego się dopuściła, wyjdzie na jaw, wtedy zgromadzenie weźmie młodego cielca na ofiarę przebłagalną. I przyprowadzi go przed namiot spotkania. Starsi ze społeczności położą ręce na głowie cielca i zabiją go przed Panem. Wtedy namaszczony kapłan wniesie nieco jego krwi do namiotu spotkania. Zanurzy w niej swój palec i pokropi siedem razy przed Panem, przed zasłoną miejsca świętego. Potem pomarze krwią rogi ołtarza, który znajduje się przed Panem w namiocie spotkania. Pozostałą krew wyleje na podstawę ołtarza całopalenia który stoi przed wejściem do namiotu spotkania Cały zaś tłuszcz cielca oddzieli i spali na ołtarzu z tym cielcem postąpi tak samo jak z cielcem ofiary przebłagalnej tak właśnie postąpi kapłan dokona za nich zadość uczynienia i wtedy otrzymają przebaczenie potem każe wynieść cielca poza obóz i tam spali go tak samo jak poprzedniego cielca, to jest ofiara przebłagalna za grzech społeczności. Gdyby naczelnik rodu zgrzeszył przez nieuwagę i przekroczył jedno z przykazań pana, boga swojego, i przez to stał się winny, a ów grzech zostanie mu uświadomiony, to przyprowadzi na ofiarę koziołka bez skazy. Potem położy rękę na jego głowie i zabije go na miejscu przed Panem, gdzie zabijane są zwierzęta na ofiary całopalne. To jest ofiara przebłagalna. Następnie kapłan umoczy palec we krwi ofiary przebłagalnej i pomarze nią rogi ołtarza całopalenia, a pozostałą krew wyleje na jego podstawę. Cały tłuszcz spali na ołtarzu, tak jak tłuszcz ofiar wspólnotowych. W ten sposób kapłan dokona zadośćuczynienia za jego grzech, który zostanie mu odpuszczony. Jeżeli ktokolwiek z ludzi zgrzeszy przez nieuwagę, przekraczając jedno z przykazań pana i przez to zawini, a grzech zostanie mu uświadomiony, to przyprowadzi na ofiarę kozę bez skazy za grzech, który popełnił. Następnie położy rękę na głowie zwierzęcia przeznaczonego na ofiarę przebłagalną i zabije je na miejscu, gdzie są zabijane zwierzęta na ofiary całopalne. Wtedy kapłan umoczy palec we krwi ofiary i pomarze nią rogi ołtarza całopalenia. Pozostałą krew wyleje na jego podstawę. Potem oddzieli cały tłuszcz, tak jak się go oddziela przy składaniu ofiar wspólnotowych i spali go na ołtarzu na miłą woń dla pana. W ten sposób kapłan dokona zadośćuczynienia, za tego człowieka i jego grzech zostanie mu odpuszczony. Jeżeli ktoś będzie chciał złożyć owcę na ofiarę przebłagalną, to przyprowadzi samicę bez skazy, położy rękę na jej głowie i zabije ją na ofiarę przebłagalną w miejscu, gdzie zabijane są zwierzęta na ofiary całopalne. Wtedy kapłan umoczy palec we krwi ofiary i pomarze nią rogi ołtarza, pozostałą krew wyleje na jego podstawę. Potem oddzieli cały tłuszcz, tak jak się oddziela tłuszcz z ofiary, z owcy składanej na ofiarę wspólnotową, i spali go na ołtarzu, na ofiarach spalanych dla pana. W ten sposób kapłan dokona zadośćuczynienia za grzech, którego ten człowiek się dopuścił, i zostanie mu on odpuszczany. Mojej drodzy, długi, monotonny rozdział, gdzie mamy tak naprawdę w kółko powtarzany ten sam schemat, tylko dotyczący różnych, że tak powiem, ludzi albo społeczności, tak? Mieliśmy ofiarę za grzech najwyższego kapłana, ofiarę za grzech całego ludu, ofiarę za grzech naczelnika rodu, ofiarę za grzech pojedynczego człowieka. I w ogóle jakąkolwiek ofiarę przebłagalną na końcu, gdyby ktoś chciał złożyć. W kółko się powtarzający ten sam schemat to i nam jest potrzebny tak naprawdę jeden komentarz, bardzo prosty komentarz, który żeśmy już słyszeli kiedyś w liście do Hebrajczyków i w ogóle w Nowym Testamencie. Konie wszystkie te ofiary przebłagalne, czyli to, że trzeba Pana Boga prosić o przebaczenie, że musimy coś Mu ofiarować, że trzeba coś dać. Pan Jezus to wszystko już dawno zniósł. Konie Jego jedyna ofiara, Jego ofiara, nie żadne nasze ofiary, tylko Jego ofiara, Jego śmierć, Jego miłość do nas. Jego męka i zmartwychwstanie, jakby zakończyło potrzebę tych wszystkich ofiar. I to nie znaczy, że mamy za nasze grzechy oczywiście nie żałować. To nie znaczy, że Pana Boga, kiedy zrobimy coś złego, mamy nie przepraszać, to jasne. Tylko pamiętajmy, że nikt z nas nie może zrobić nic, co by jakby rzeczywiście wynagrodziło jakieś zło, tylko to nie ma być po to, żeby się źle poczuć. Bo Pan Jezus nam to wszystko dał. Pan Jezus wziął na siebie te wszystkie grzechy, te wszystkie winy i On. Odpokutował za to. Nie potrzebujemy już żadnych ofiar. Jedynej ofiary, której potrzebujemy, to te jego ofiary, w sensie bycia z nim bardzo blisko, chociażby w Eucharystii, gdzie ta ofiara się wyraża w najpełniejszy sposób. Więc kochani, jakby nie chodźcie z takim nieustannym poczuciem winy, jeżeli coś zrobiliście złego, tylko natychmiast dawajcie to Panu Bogu w spowiedzi i trwajcie z nim w Eucharystii. To będzie w Was pracowało, uwalniając Was. Od tego, na co kiedyś trzeba było składać tyle ofiar. Nie trzeba, bo na szczęście mamy Pana Jezusa, który dla nas to, to wszystko zrobił.